Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawość samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych doliną ciemności. Bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zaginionych dzieci. I dokona na tobie srogiej pomsty w zapalczywym gniewie i na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że ja jestem Jahwe, kiedy wywrę na tobie swoją pomstę. Słyszałem to dawno temu. Ale dopiero wiele lat później zrozumiałem, że Bóg jest żywy i realny. I nie tylko zrobił coś dla mnie raz, ale strzeże mnie na każdym kroku. Prowadzi mnie i eliminuje moich wrogów. Słyszałem o tym wiele lat temu. Wiecie, kiedy o tym usłyszałem po raz pierwszy? W 1994 roku. Wiecie od kogo? Od Samuela Jacksona. Z filmu Pulp Fiction. Bo to jest jego tekst. Tyle lat. Kiedy oglądam ten film raz czy dwa razy w roku, to przypominam to sobie, jak słyszałem to wtedy. I przyglądam się na tego człowieka, który cytował ten tekst, kiedy miał kogoś zabić. Ale kiedy doświadczył cudu, to postanowił zmienić swoje życie. Zmienił swoje życie, kiedy zrozumiał, że ten tekst jest związany z jego osobą. Że to Bóg jego chce chronić. Ten film jest bajką. Ale bajką, która niesie bardzo duże przesłanie. Przesłanie to brzmi właśnie w ten sposób. Ja jestem Bóg, który będę cię chronił w każdej sytuacji. I teraz jest kwestia, czy ty w to uwierzysz. Mi zajęło to wiele lat, zanim w to uwierzyłem. Zanim uwierzyłem w to, że Bóg wywrze srogą pomstę na wrogach moich. Mówię, co to jest za chrześcijaństwo? Bóg się mści? Tak. Taki jest Bóg. Powiedział, ty się tym nie zajmuj. Pomsta do mnie należy. Takiego masz Boga. Masz Boga mściciela. Boga, który nie zgadza się z tym, że na drodze twojego życia powstają jacykolwiek wrogowie. Boga, który nie przyklaskuje twoim wrogom. Rozumiesz? Masz Boga, który mówi, wywrę srogą pomstę nad każdym, kto w jakikolwiek sposób będzie chciał niszczyć twoje życie, bo do mnie należysz. I to jest pytanie, czy ty w to będziesz wierzył. Ja w to dzisiaj wierzę. Absolutnie w to wierzę. Absolutnie wierzę, że Bóg jest tym, który mnie chroni i Bóg jest mścicielem moim. Ja w to wierzę. Wierzę to w każdej sytuacji. W rzeczach banalnych i w rzeczach wielkich. Nie wierzę w Boga,
który przyklaskuje moim wrogom i mówi: nauczę cię teraz, Artur, jak masz nadstawiać drugi policzek. Nie ma takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. Istnieje Bóg, który chroni cię i broni. Dba o każdą sprawę w twoim życiu, o ile mu ufasz. Oczekuję od ciebie tylko tego, żebyś ufał w te rzeczy. Módl się dzisiaj, proszę, w ten sposób. I powiedz: Boże, ufam tobie w to, że mnie chronisz i bronisz. Ufam w to, że jesteś moim mścicielem. Ufam w to. Nie będę ciebie humanizował. Ty jesteś mścicielem moim. Ludzie, chcę, żebyście widzieli takiego Boga, który wystąpi zbrojnie przeciwko każdemu wrogowi w twoim życiu, jeżeli będziesz wierzył. Wrogowi fizycznemu i wrogowi duchowemu. Musisz w to wierzyć, bo twoja wiara będzie aktywowała tego Boga. To twoja wiara będzie go aktywowała. On tak działa. To tak działa. Módl się teraz w ten sposób, powiedz: Boże, ty powiedziałeś, że jesteś mścicielem moim. Ja się nie będę zajmował zemstą w moim życiu. Ja się nie będę zajmował chronieniem swojego życia. Ja będę wierzył w ciebie dzień po dniu, godzina po godzinie i rok po roku. Bo ty jesteś ten, który wybiera drogą pochwy na wrogach moich. Bo ty tak powiedziałeś: Boże, uwielbiam ciebie. Szokotara lawa gata saka jere.
Twoje imię święte, tak bardzo kocham Cię.
został zapytany, co czułeś? Co czułeś, kiedy prowadziłeś uwielbienie? Co czułeś, kiedy uzdrawiałeś ludzi? On mówi, nie pytaj mnie. Nie chcesz usłyszeć, co czułem. W ogóle nie przejmujemy się tym, co czujemy. Chcemy znaków i cudów. Chcemy świeżego wina Ducha Świętego. Ale pytanie jest, jak jesteśmy posłuszni prostym prawdom Bożym, jeśli Bóg powiedział, że mamy się ratować, to mamy się ratować bez względu na wszystko. Czy ci idzie, czy ci nie idzie. Jakie są okoliczności? Rozumiesz? Raduj się, raduj się, raduj się, raduj się. Bez względu na wszystko.
Bogu granicy, poruszania się na spotkaniu w Twoim własnym życiu, w Twojej własnej komorze. To spójrz te granice. Być może tak dużo wiesz, że postawiłeś Bogu granicę, w jaki sposób ma przyjść, w jaki sposób ma się poruszyć. Rozumiesz? Pozwól Bogu pozostać Bogiem. On nie chce przyjść dwa razy tak samo. On nie chce Cię dwa razy dotknąć w taki sam sposób. On chce przyjść w inny sposób. On chce przyjść inaczej do Twojego życia. Pozwól Jemu na to. Pozwól, aby wino Ducha Świętego rozwaliło Twój bukłak. Pozwól Mu na to. Pozwól Mu na to. Pozwól Mu na to. Yeah.
biegł, będzie leciał, po skrzydłach was poznają, po skrzydłach was poznają, po skrzydłach was poznają. Szalawa katasa jarala katasa ralamalaha, dawa katasa jarala, dawa katasa jarala, tenele kenele penele halenos, neva rala hish, neva rala hish, shakina rama rama rala se, teta ela ela sakaminas, po skrzydłach was poznają. Wywyższacie Święty Duch nad Kościołem. Wywyższacie. Wywyższacie Święty Duch. Żadna słabość nie ma władzy nad kimkolwiek z was. Żadna słabość. Żadna słabość duszy. Żadna słabość ciała. Duch jest nieograniczony. Yeah.
słabość znika przez imię Jezus. Oh,
świeże modlitwy w innych językach. Ja wzbudzam do nich. Wzbudzam to, Ojcze. Niech aniołowie dotykają jej gardę teraz. Przez imię Jezus. Halleluja. Halleluja. Kiedy będziesz się modlił, będziesz widział kolor swojej komory i to będzie kolor zgodny z Twoim powołaniem w Królestwie Bożym. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Jedni z Was będą widzieć fiolet, a inni czerwień, a inni zieleń, a inni niebieski. Jeszcze inni będą widzieć biel, mocno kującą w oczy. Będziesz to widział. Chrzotelia rala sewa ramy neno, moto silo la medena, tua medeo asakia la medena sa, la la pare lesenena sa. I w tych komorach twoje nogi będą wzmacniane. I kiedy będziesz wychodził, to będziesz stąpał mocno i silnie. I będziesz dotykał swoich nóg. I będziesz pytał, czy to są moje nogi? Czy to są na pewno moje nogi? Boże, czy to są moje nogi? Tak będziesz pytał. Bo twoja dusza jeszcze nie będzie tego pojmować. Szekua leda nema na sera lebo dodo. Ty kua letisa nema na sera lase. Te la perlare na seke na leheras. A kiedy znajdziesz kamień i popatrzysz w niego, to zobaczysz swoje odbicie. I powiesz, Boże, czy to jest na pewno moje odbicie? Czy ja mam taką twardą twarz? Czy to jest taka twarda twarz? Czy moja twarz jest taka twarda? Czy to jest prawda, mój Boże? Czy tyle lehe tele sewe nema radasa. Tyle lele chobany sene lele. Kiedy ty zobaczysz wodę, to ty podejdziesz do tej wody i dotkniesz ją ręką i powiesz, Boże, czy ja naprawdę jestem taki wrażliwy? Boże, czy to jest na pewno moja wrażliwość? Czy ja teraz tak czuję w mojej duszy? Boże mój! I będziesz tak pytał, bo dusza twoja nie będzie jeszcze tego wszystkiego rozumieć. Szynelo to lewizys. Hallelujah. Boże, widzisz, jak się tworzą twoje słudzy dziś. Twoje słudzy. Twoje słudzy. I zapewniam Cię, kiedy będziesz tak działał z taką determinacją w Królestwie, to 90% Twoich obecnych problemów przestanie być dla Ciebie widocznymi. Bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy szukają Królestwa Bożego, mają wszystko dodane. Ty nie będziesz widział swoich problemów. One odejdą. One odejdą. I nie dlatego, że Bóg Ci zapłaci za Twoją służbę, bo On nie płaci za służbę. Ale dlatego, że Twój wzrok będzie spoczywał na Królestwie, a nie na problemach. Halleluja. Ty siła zła zbawiła życie. Miłość ta, ty z tym odrosłą zjedzą.
świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości tak. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj
rodzaju odwaga, granicząca z brawurą. To jest miejsce, w którym możesz podjąć teraz decyzję o złamaniu różnego rodzaju demonicznych stref w twoim życiu. To jest miejsce, gdzie możesz podjąć decyzję. Decyzje, które mogą zmienić bardzo dużo. Zrób to teraz. Wśród wielu was może być manifest. Charyzmatu wiary. Właśnie teraz. Nie masz żadnej blokady. To jest aż dziwne. Takie nieodpowiedzialne, bo nie ma tam ani grama strachu. Zrób to. Teraz zdecyduj. Święte, Twe życie.
Thank you.
za mną w jednym mieście w Polsce na siłowni. Wszedłem do szafy, otworzyłem szafkę. A w tej szafce, którą otworzyłem, był napis: możesz więcej niż myślisz. Pomyślałem sobie, powiem to ludziom w niedzielę. Rozumiesz? Możesz więcej niż myślisz. Myślisz i czujesz jakoś. Każdy z nas myśli i czuje jakoś. Jak pojawia się coś na drodze, to jakoś myślimy i jakoś czujemy. Ale przez cały czas możesz więcej niż myślisz. Więcej. Coś myślisz sobie. Coś czujesz w związku z różnymi sytuacjami. Rozumiecie? Ale możesz więcej. Chcę, żebyś w to wierzył. Musisz sobie to powtarzać. Musisz to mówić. Mogę więcej niż myślę. Mogę więcej niż myślę, mogę więcej niż czuję, mogę więcej, zawsze będziesz mógł więcej, zawsze. Nie będzie takiego ogranicznika na twoim życiu, że dotąd tylko. Czasami ludzie mówią, prowadź mnie, Panie, dokąd zechcesz. Ja tak nie modlę się już bardzo dawno. Nie modlę się, bo to grzech tak się modlić. To zwykły, śmierdzący grzech. Wiesz dlaczego? Ponieważ ten Pan powiedział tak: możesz więcej niż myślisz. Możesz iść, gdzie chcesz. Zrobić, co chcesz. Gdziekolwiek się dotkniesz swoją ręką, tam osiągniesz sukces. Jeśli będziesz wierzył w to, że możesz więcej niż myślisz, bo ja jestem w tobie. Nie musisz mnie prosić, abym cię prowadził. Po prostu idź i wierz, że możesz więcej niż myślisz. Idź. Głów do końca nóg. Niech to im przenika.
przed oczyma musisz mieć twój sukces, bo to jest dziękczynienie dla Boga. Nie wolno ci się zastanawiać nad tym nawet. A rozumiesz? Ostatniej nocy, kiedy sobie spaliśmy, około drugiej mniej więcej, obudziły mnie pijackie pieśni. Te pijackie pieśni dobywały się z dołu budynku, w którym spaliśmy. Tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram. O drugiej w nocy. Na cały regulamin. Przy wtórze kilkunastu pijanych młodych ludzi. Wyszedłem w moich spodenkach w Johnnego Bravo na balkon. Wychyliłem się i mówię, czy możecie to przyciszyć, panowie? Jeden się zreflektował i mówi, czy tak wystarczy? Ja mówię, zobaczę, czy wystarczy, czy będę mógł usnąć. Odchodziłem z tego balkonu i Sara pyta mnie tak, tato, a co byś zrobił, gdyby któryś z nich powiedział, że nie przyciszy? Ja bym powiedział, zszedłbym do nich na dół, pomodliłbym się i wrzuciłbym jednego z nich do jeziora. Bo ja miałem taki obraz przed oczyma, że to robię, jak schodziłem z mojego łóżka. Ja w ogóle nie liczyłem na to, że oni przyjmą moją korektę z balkonu. Liczyłem, że będę musiał zejść na dół do nich w tych slipkach, złapać kogoś za gardło i przekonać go w ten sposób, żeby przyciszył radio. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, chrześcijaństwo XXI wieku. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Jestem człowiekiem wiary i idę po swoje. Zawsze. I mam to najpierw przed oczyma, a dopiero potem to się wydarzy. Najczęściej w międzyczasie ingeruje Bóg. Sytuacje wyjaśniają się same. Ale ja muszę zawsze widzieć koniec sprawy i moje zwycięstwo. A rozumiecie to? Koniec nie może być mglisty. Tam nie może być mgły niepewności. Tam zawsze musi być mój sukces. Zawsze. Bo po to przyjąłem Jezusa 20 lat temu między innymi. Rozumiecie? A na tej drodze między wizją, początkiem wizji, a końcem wizji działa Bóg. I oni po prostu przyciszyli swoje rady. Po prostu poszedłem spać.